Półfinały NALCS będą niezwykle ekscytujące, mają świetne historie do opowiedzenia i nie mogę osobiście się doczekać, aż je skomentuję. Mamy wiele fenomenalnych pojedynków, jeśli chodzi o Immortals kontra Counter-Logic Gaming, dżungla będzie moim ulubionym. X-Miffy jeszcze nie tak dawno w niebieskich barwach, teraz przyszedł na zielone. Człowiek, który kompletnie odmienił Immortals, czy teraz własną byłą organizację, z którą spędził tyle sezonów, będzie w stanie wykozikować z finału, wprowadzając Immortals po raz pierwszy jako organizację do finałów. Byłoby to przełamanie słynnej klątwy Immortals, która nie potrafiła sobie poradzić przy playoffach, mimo że regularny sezon mieli zawsze w małym palcu. I teraz ten filipiński weteran mierzy się w niemal bratobójczej walce i jego przeciwnikiem będzie Omar God, człowiek, który jest uznany za piętę Achillesową Counter Logic Gaming. Jak dobrze dżungler Immortals będzie w stanie zniszczyć swojego oponenta? To jest pytanie. Omar God wygląda naprawdę przeciętnie, podczas gdy X-Miffy stał się twarzą swojej nowej drużyny. CLG musi w tej serii zniszczyć X-Miffy'ego. Znają go, znają jego styl, grali tyle sezonów z nimi, muszą wejść do dżungli, muszą naszpikować jego dżunglę wardami, nie mogą wybierać znowu przygrywających linii, bo nie będą w stanie tego zrealizować. Muszą zatrzymać X-Miffy i jego maszynę do kerowania, tylko po to, żeby osłonić własnego dżunglera Omar Goda, żeby nie skończyło się jak niemal odpadnięciem serii na Envious. Midlane to również ciekawa historia, pamiętajmy, że Huki i Pobelter oboje byli w jednej drużynie Counter-Logic Gaming, Pobelter nawet wygrał jeden tytuł NALCS z drużyną CLG. Tylko tak naprawdę niby już był w pierwszym składzie, ale od dawna przygotowana była dla niego zmiana, właśnie Huki. Huki miał go zastąpić, Pobelter nigdy nie był docelowo graczem, który miał wieść prym w tej drużynie. Teraz może się zemścić, teraz może pokazać, że to był błąd. CLG jako organizacja powiedziała, że Huki będzie lepszym i bardziej wartościowym midlanerem. Do tej pory wydać, że się nie mylą, ale Immortals ma szansę w bezpośrednim starciu, Pobelter ma szansę w bezpośrednim starciu tak naprawdę utrzeć nosa byłym pobratymcom. I zobaczymy ten pojedynek roamerów, gdzie midlane może okazać się wtedy bardzo ważny. Zarówno Afro, jak i Olich tak często odwiedzają środkową linię, tak często chcą wpływać na losy innych alei. Jestem niesamowicie ciekawy, tuż obok pojedynku dżunglerów, jak się rywalizacja pomiędzy supportami odbędzie. No i nie można powiedzieć o Immortals kontra CLG bez wspomnienia o ich trenerach. Song, trener IMT, właśnie dostał nagrodę za najlepszego trenera w tym splicie. W pełni zasłużoną odmienił razem z X-Miffy w duecie oblicze tej drużyny, która, pamiętajmy, jeszcze pół roku temu była na dnie tabeli, ale przeciwko sobie ma Ziggsa, człowieka, który z CLG jest związany blisko 4 lata już, mimo że head coachem jest od kilku dopiero splitów. Jest to starcie pomiędzy dwoma najlepszymi trenerami w NA. Drafty będą niesamowicie ważne, jeśli chodzi o to, kto awansuje do wielkiego finału. A więc czy geniusz Ziggsa, bardzo inteligentnego człowieka, pozwoli na wyciągnięcie CLG, czy też człowiek, który potrafi tknąć ducha w drużynę i sprawić, żeby tak świetnie współpracowali jak jeden zsynchronizowany mechanizm, Song. Trenerzy będą również istotnymi wojownikami na tym polu bitwy. CLG dwukrotnie przegrał z Immortals w tym sezonie, ale do trzech razy sztuka.